Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku. Stworzymy w nim kolejny element naszej modyfikacji. Własną zakładkę w ekwipunku w trybie kreatywnym. W tej zakładce będziemy później umieszczać przedmioty tworzone w trakcie kursu. Umożliwi nam to łatwy i szybki dostęp do tych przedmiotów. Bierzmy się do pracy! Jeśli nie masz jeszcze otworzonego mCreatora, przypominam, jak to się robi. Klikam dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ikonę mCreatora. Chwilę czekam, ładuje się i pojawiło się okienko. Naciskam Open Workspace, otwórz przestrzeń roboczą. Przechodzę na pulpit, na którym znajduje się folder z moim modem. Otwieram ten folder i wybieram plik Moja modyfikacja. Otwórz. Znowu czekam chwilę. I jestem już w moim środowisku pracy. Znajdujemy się teraz w zakładce Mod Elements, czyli elementy modyfikacji. Zakładka w ekwipunku również jest pewnym elementem moda, więc dodajemy ją tak samo jak super narzędzie oraz recepturę. Żeby dodać nowy element moda, należy nacisnąć ten plusik Add New Mod Element. Dodaj nowy element moda. Z tej listy wybieramy opcję Creative Tab. Pokazało się okienko Enter the name of Creative Tab. Wprowadź nazwę zakładki. Tutaj nazwa może być zupełnie dowolna. Nie możesz jednak utworzyć nazw, które już istnieją w Minecrafcie. Na przykład Combat. Nie można też używać spacji oraz polskich znaków. Wpiszę tutaj Docendo Distimus. Moja nazwa jest poprawna. Naciskam Create New Creative Tab. Stwórz nową zakładkę. Przeszliśmy teraz do kolejnego okna, w którym jak widać nie ma za wiele do robienia. Mamy tutaj zaledwie trzy opcje. Po pierwsze, nazwa zakładki. W 99% będzie to nazwa, którą wpisaliśmy przed chwilą. Ja mam tutaj Docendo Distimus, więc nic nie muszę zmieniać. Może być jednak taka sytuacja, że podczas tworzenia zakładki wpiszesz na przykład Docendo Distimus zakładka, żeby wiedzieć dokładnie co to jest. A później tutaj chcesz zmienić nazwę na samo Docendo Distimus. Jest to możliwe. Następnie mamy opcję Tab Icon, ikona zakładki. Musimy tutaj zdefiniować wygląd ikony naszej zakładki. Tą ikoną musi być przedmiot z gry. Nie może to być zwykła grafika. Na szczęście my już jeden przedmiot stworzyliśmy. Super narzędzie! Jest to nasz pierwszy przedmiot, więc niech pełni on również zaszczytną rolę ikony własnej zakładki w ekwipunku. Żeby go wybrać, naciskam na ten szary kwadracik. Widzimy tutaj listę wszystkich przedmiotów z Minecrafta, a w tym nasze narzędzie na pierwszym miejscu. Klikam na ten przedmiot, a następnie guzik Use Selected Item. Gotowe. Ostatnia opcja to Show Search Bar. Pokaż pasek wyszukiwania. Możemy tutaj włączyć lub wyłączyć pasek wyszukiwania wyświetlający się w prawym górnym rogu zakładki w ekwipunku. Mam nadzieję, że niedługo w naszej modyfikacji będzie naprawdę dużo przedmiotów, więc myślę, że możemy zaznaczyć tę opcję. Dzięki temu dużo łatwiej będzie nam znajdować przedmioty. No dobrze, to już wszystko. Szybka sprawa. Możemy zapisać ten element modyfikacji. Lecimy do góry i wybieramy Save Mod Element. Zapisz element modyfikacji. Znaleźliśmy się z powrotem w workspace'ie. Przed zakończeniem musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Powiedzieć, że nasze super narzędzie powinno się teraz wyświetlać w ekwipunku, nie w zakładce narzędzia, tak jak to zdefiniowaliśmy wcześniej, ale w naszej własnej zakładce. Musimy zatem lekko zmodyfikować ten przedmiot. Żeby to zrobić, klikam na niego dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Przeniosło nas do znanego panelu tworzenia narzędzia. W zakładce Visual nic nie zmieniamy. Przenosimy się do zakładki Properties, właściwości i w tym miejscu klikamy na rodzaj zakładki i za pomocą tego suwaka szukamy naszej zakładki. Oho, jest tutaj, na samej górze. Klikam tę zakładkę i gotowe. Praca zakończona. Możemy zapisać wyniki. Save Mod Element. No dobrze, dochodzimy do końca tego spotkania. To było bardzo krótkie spotkanie, ale ta część moda jest już gotowa.
Nie pozostaje nam nic innego, tylko przetestować, czyli po prostu pograć w Minecrafta. Zapraszam Cię zatem do następnej lekcji, w której pokażę Ci, jak odpalić grę w środowisku mCreator i sprawdzimy, czy wszystko będzie działać. Do usłyszenia!